Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek i miło mi was gościć w kolejnym odcinku ze Stardew Valley. Moi drodzy, mamy dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio, piąty dzień jesieni pierwszego roku oczywiście i słuchajcie, dzisiejszy plan. O, w końcu Gunther do nas przyszedł i uzyskaliśmy od niego klucz do Krobusa, więc będziemy mogli już do Krobusa chodzić, dawać mu prezenty. I ewentualnie może kupimy też iridiowe sprinklery, chociaż one kosztują chyba 10 tysięcy, więc nie powiedziałbym, że są jakieś mega, mega tanie, ale wiecie, zawsze to coś. Dobrze, słuchajcie, dzisiejszy plan jest następujący. Z tego co ja tutaj widzę, mamy przede wszystkim urodziny Eliota dzisiaj. Nie pamiętam, co on tam za bardzo lubił, więc będziemy musieli sobie zaraz zerknąć do naszego tutaj magicznego urządzenia, w sensie moda oczywiście. I słuchajcie, kolejną rzeczą też, którą myślę, że sobie gdzieś tam zobaczymy i zrobimy, to jest oczywiście upgrade domu, bo to po to zbieraliśmy ostatnio wszystkie tutaj rzeczy. Więc zobaczymy, zobaczymy. O, starczone widzę. Age Super Cucumber Row. Chyba sobie ktoś... Ja... Nie, zaraz, co to jest? To są pikle? Co to jest? Czemu ja mam napisane Age Super Cucumber Row? Nie, to jest niemożliwe, żeby to było. Nie, to są chyba po prostu jakieś pikle. Wiecie co? Pozwólcie, że ja sobie sprawdzę w Wikipedii szybko, bo... Sturgeon Pond... Stardew, bo coś mi się tutaj nie podoba, ale wydaje mi się, że... Aha, dobra, okej, okay, po prostu pikle. Nieważne jakie. Czyli obojętnie jakie warzywo wrzucimy, to będzie dobrze. Ja tu chyba gdzieś miałem... A, tu się robi preserved jar. 5 godzin jeszcze, dobra. To będziemy mogli wsadzić. Uff, już się zastanawiałem, czy coś źle nie zrobiłem. Ale okazuje się, że jednak... Wszystko jest jak być powinno. Dobra, drzew troszeczkę widzę zasadziliśmy i o dziwo nam wyrosły. Wow, aż jestem w szoku. Teraz tak, co to jest? Maple tree. Dobra, więc na maple tree tutaj ogarniemy, słuchajcie, taperki. I może na tych zwykłych tutaj, bo tutaj będzie taka nasza główna farma tego wszystkiego, więc... No, trochę będzie nam potrzebne, nie oszukujmy się. Dobra. Teraz tak, 7.20, chyba zdążymy dzisiaj wszystko zrobić, raczej na pewno, na spokojnie, bez tutaj większych rewelacji. Dobra, to teraz tak, widzę, że towarzystwo tutaj trzeba ładnie wydoić, ogarnąć. Wydaje mi się, słuchajcie, że świnka nam wyrosła, więc bardzo możliwe, że będziemy mieli trufle. Nie jestem pewny, ale wydaje mi się chyba, że jest już dorosła. Bo taka duża się wydaje. Więc zaraz tutaj wszystkie zwierzaki wypuścimy i miejmy nadzieję, że się może jakaś trufla... A nie, jest jeszcze baby, dobra, no to jeszcze baby born widzę. No cóż, mówi się trudno. Dobra, ale możemy zwierzaki wypuścić. Kurczaki jeszcze widzę, że tutaj też trzeba ogarnąć. Ja je od razu nakarmię, pomimo tego, że teoretycznie nie powinniśmy, bo będziemy je wypuszczać, ale wiecie, wolę... No tak. Ale wolę jednak, żeby ta karma jednak u nich była. Dobra, więc też możemy wypuścić. Standardowo sortujemy wszystko. Potem wszystko, słuchajcie, będziemy sprzedawać, ogarniać. Whatever. Na razie musi być niestety tak jak jest, bo musimy przygotować sobie też miejsce tutaj do wszystkiego. Dobra, teraz tak. Czy ja coś potrzebuję? Wydaje mi się chyba, że właśnie, a propos Eliota. Oj, oj, oj. Nie, tak się nie pisze Eliot. A, przez dwa L. Eliot. Lobster pomgranate. To lobstera chyba mam. Mam lobstera. To możemy dać lobstera. Widzę, że tak, złotko 5 sztuk i jeden węgielek, dzień dobry. Dobra, niech się przepala. Tutaj mamy jeszcze do podlania, ale najpierw zróbmy wszystko to, co jest nam potrzebne. Więc będzie chyba git. Dobra, wszystko nam... O, kukurydza jest do zebrania. I widzę, że chyba jeszcze jedną rzecz mamy do zebrania. Tak, bokczoje mamy do zebrania, więc... tutaj wiecie co, będziemy musieli chyba jeszcze zakupić sobie troszeczkę bokczojów. Wiecie, chcę to zrobić na zasadzie takiej, żeby to po prostu nam rosło.
i żebyśmy mieli jakiekolwiek w razie czego na później zapasy. Więc no tutaj te rzeczy, które mamy, no to będą rosły tyle, ile będą rosły, tak? Będziemy je w kółko uzupełniać, bo to jest tylko 8, 16 sztuk. Więc to nie jest jakoś wybitnie dużo, a zawsze nam troszeczkę pomoże. Potem, słuchajcie, jak wybudujemy dom i upgrade'ujemy sobie kurnik, to weźmiemy się za tą stodołę śmieszną. W sensie może inaczej, nie za stodołę, tylko za... I Wojtek ma na końcu języka oczywiście. Nie za stodołę, tylko za szopę, dzięki której będziemy tutaj mogli sobie zrobić wszystko do przerabiania. Głównie mam na myśli kegi, tylko że na kegi potrzebujemy oak resin. Oak resin chyba, jeżeli dobrze pamiętam, rośnie w miarę, znaczy rośnie, pozyskuje się w miarę szybko, więc myślę, że trochę tych kegów będziemy jednak mieli. Dzisiaj nie będziemy zbierać rzeczy z foradża, bo nie ma tutaj to absolutnie sensu, chyba że coś będzie po drodze, to wtedy sobie zgarniemy. I zobaczmy, co cygana dzisiaj u nas ma, dla nas ma. O, akurat lobster. O cholera, biorę to od razu, nawet bez, w ogóle nieważne to jest absolutnie to, ile to kosztuje, nie? To jest absolutnie nieważne, ile to kosztuje. W cholerę drogie, ale przynajmniej, słuchajcie, będziemy mieli bardzo szybko tutaj w sumie dla naszego czarodzieja, bo zostaje nam tylko wino pomgrenada, który pewnie będzie. Więc no elegancko. Bardzo się cieszę, że... No halo, mogę tu przejść, dziękuję. Jeszcze wejdziemy sobie do zakazanego lasu, bo pisaliście mi, że mogą być grzyby. Ale widzę, że są tylko czerwone. My musimy, słuchajcie, dalej jeszcze tego Prismatic Jelly ogarnąć, więc... dobrze by było, gdybyśmy to zrobili. Tylko że widzę, że te moje prismatyczne slajmy to tak się za bardzo nie chcą nam pojawić. Bo generalnie wszystkie slajmy mają szansę na to, żeby się pojawiły w formie tutaj Prismatic. Ale widzę, że żaden nie ma. Dobra, nie będę tutaj więcej nic zbierać, nie marnujmy czasu. Ja widzę, że tam są jeszcze inne grzybki, morele chyba. Nie, chanterelere? Nie umiem tego przeczytać. Ale dobra. Czyli tak, na razie wszystko mamy, więc teraz kwestia jest taka. Bierzemy lobstera, idziemy dać go Elliotowi. Z Elliotem to w ogóle chyba będziemy mieli... A może nie aż tak jakieś wybitne relacje? Gdzie on w ogóle jest? O nie, dobra, mamy z nim półtora serca, więc będziemy mieli dwa, więc na pewno będziemy mieli scenkę z nim. Jeżeli go tam gdzieś odwiedzimy, więc tego jestem na 100% pewny. Daily Luck dzisiaj widzę jest taki w miarę, więc myślę, że tak. Pójdziemy do Elliota, damy mu prezent urodzinowy. Mam tylko nadzieję, że on w ogóle będzie tutaj gdzieś dla nas dostępny. Jest u siebie w domu. Robin też jest u siebie w domu. To wiecie co? Może pierw pójdźmy do Robin? Chociaż Robin ma do piątej chyba otwarte, więc... No tak, musieliście teraz kuźwa wszyscy wyjść z domów, jak ja chciałem wam świetniki przejrzeć. O! Czemu to tak działa? A, i spróbujemy dzisiaj też legendę wyłowić ogólnie, ale najpierw skupimy się na tym Prismatic Slime'ie. Chcę to zrobić, chcę to ukończyć. Dobra, panie Elliot, czy ja jestem w stanie do pana wejść? Oczywiście, że nie jestem do pana w stanie wejść, więc niestety, ale musimy zobaczyć, czy on tutaj ma pokazane, gdzie ewentualnie chodzi? Nie, tu mamy tylko gifty. To wiecie co, muszę się standardowo, oczywiście jak zawsze, w Wikipedii poradzić. Elliot Stardew. Pamiętajcie, słuchajcie, też, że zawsze wykorzystujcie sobie jakąkolwiek Wikipedię. Na niej jest wszystko. StardewValleyWiki.com. Najlepsza wiedza. Summer, my potrzebujemy fall. Kiedy pada, jest w domu. Na szczęście nie pada. 11:30, leaves home and hit. A, poczekaj. A nie, dobra. Friday. A nie. Dobra. Teoretycznie, słuchajcie, on powinien wyjść z domu. Nie powinno go być. Powinien być. O, dobra, jest. Okej. Okay. Tutaj jest śmieszna sprawa. Teraz dopiero zauważyłem, że troszeczkę to też ogarnia się na tej zasadzie 4 z 8, wow. Ogarnia się to też troszeczkę na takiej zasadzie, że jeżeli mamy z jakimś innym mieszkańcem wbite jakieś tam serduszka, to nagle się okazuje, że on w ogóle jest w innym miejscu. I to jest dla mnie takie nowe, bo w sumie nawet nie wiedziałem, że tak jest, że jeżeli wbijemy z kimś serduszka, no to mamy jakieś tutaj inne ułożenie, coś w tym stylu, bardzo, bardzo dziwne. W ogóle dziękuję wam też za informację odnośnie tego, kiedy możemy zbierać blackberriesy, ale czy będziemy je zbierać, powiem wam szczerze, nie wiem, dlatego że wydaje mi się, że to chyba nie będzie jakoś nam tutaj wybitnie
Oczywiście musiałem kupić jednego więcej, bo to przecież jestem ja. Otrzymajcie mnie. Dobra, mamy tego rabbit suita. Mamy jeszcze chwilę, więc możemy na spokojnie tutaj wejść i oddać rabbit suita dla czarodzieja. To jest rabbit suit, proszę bardzo. No, więc słuchajcie, jest bardzo duża szansa na to, że skończymy community center bardzo szybko. Może nawet, nie no, jesienią to nam się nie uda, bo potrzebujemy zimowych rzeczy z foraża, ale to będą tak na dobrą sprawę, moi drodzy, ostatnie już rzeczy. Więc raczej na 100% jestem tego pewny, że w tym roku uda nam się ukończyć community center, z czego będę bardzo, bardzo zadowolony. Dobra, a teraz, jak pamiętacie, w poprzednim odcinku udało nam się odblokować tutaj właśnie community center Fish Tank, dzięki czemu właśnie w chwili obecnej Willy będzie nam dawać ten taki talerz, co mówiłem w poprzednim materiale, że będziemy mogli sobie wyławiać rzeczy w wodzie. Chociaż przyznam się szczerze, że ja jakoś za bardzo się za to nie zabierałem nigdy. Nie wiem, może jestem dziwny, ale jakoś tak, nie wiem, bez rewelacji, jakoś to tak w mojej głowie było gdzieś zawsze. Dobra, ja to zeskipuję, słuchajcie, bo szkoda czasu, a on nam tylko tłumaczy, jak to działa. Prosta sprawa, mamy ten talerz, gdy tylko widzimy gdzieś w wodzie takie właśnie płynące ten, to po prostu podchodzimy w tamto miejsce, klikamy i się wszystko ogarnia. Dobra, upgrade domu, cyk. O, w końcu będziemy mogli gotować. W końcu będziemy mogli gotować. Ja, jak już wam też mówiłem wcześniej, będziemy próbować, znaczy będę starać się próbować zrobić tą serię na zasadzie, żeby zrobić wszystko, absolutnie wszystko. Czy nam to wyjdzie, czy nam to nie wyjdzie, zobaczymy. Natomiast dobra, teraz tak, pójdziemy do tej kopalni jeszcze. Ja wiem, że mieliśmy próbować ogarnąć legendę, ale chcę tego prismatic jelly ogarnąć, więc myślę, że pójdziemy sobie gdzieś na te jakieś tam wcześniejsze poziomy. Zaraz jeszcze zobaczę w ogóle może, czy my w którymś miejscu będziemy mieli... Czekajcie, najpierw to posprzedaję wszystko. Potrzebuję i tak jedno warzywo, żeby mi tu zrobiło na pikle dla Starjonów. Pozbierajmy jeszcze złotko i muszę pamiętać... O, właśnie, musimy pamiętać o podlaniu, więc ja to może nawet teraz zrobię. Przepalmy sobie resztę złota, bo to chyba... A nie, jeszcze, Boże, tego złota, słuchajcie, to by tyle nakopaliśmy. Nice. Dobra, mam też 111, widzę, drewna, więc właściwie my i tak nie będziemy tutaj w chwili obecnej za bardzo nic tworzyć i robić. Więc moglibyśmy ogarnąć... Tu są moje spring cropsy i trawa powinna być tutaj. Dobra, 288 trawy, więc mogę porobić tak. Dobra, możemy zrobić 22, to już jest kwestia tylko drewna i jeszcze trochę i tak będziemy mogli zrobić. Dobra, ale ja to oczywiście sprzedaję, więc... Oj, nawet ile to będzie? 111 tysięcy! No Boże, co ja gadam? 11 tysięcy, po prostu. Także dobra. Teraz tak, będziemy potrzebować pikle, więc ja tutaj wrzucam kukurydzę. Dwa dni niestety będziemy musieli czekać, ale jak to się mówi, nie jest źle. Bok czoja oczywiście zostawiamy. Weźmy tutaj koneweczkę. Podlejemy, szybko zasadzimy, a potem idziemy na poszukiwanie slajma. Oj, nie tak. Boże, 9 dni do pumpkina. Kurczę, najbardziej tobie boli, wiecie co, kwestia tego foraża zimowego. Naprawdę, bardzo. Jakoś tak... No to będzie jedyna rzecz, w sumie tak mi się przynajmniej wydaje, która nam gdzieś tam się ogarnie, no bo teraz jak zbierzemy pumpkiny, to za 9 dni oczywiście, więc będziemy mieli już dostęp do greenhouse'a. Muszę też pamiętać o tym i tutaj dobrze też będzie, jeżeli zbierzemy znacznie więcej drewna po to, żeby tutaj głównie ogarnąć kwestię związaną z... O właśnie, może wiecie co, weźmiemy i zasadzimy jeszcze te drzewa tutaj. Ale to najpierw zrobimy prismatic jelly. Jak zrobimy prismatic jelly, to potem się będziemy brać za resztę. Mam nadzieję też, że kukurydzę całą zebrałem, ale wydaje mi się chyba, że tak. No i dalej będziemy czekać na trufle, ale wiecie, trufla to już jest chwila, moment, tak na dobrą sprawę, aż podrośnie nam po prostu świnka i będzie nam dawała, co myślę, że nastąpi za niedługo. Dobra, mamy ten jeden. Nie no, kukurydzę raczej całą zebraliśmy. Winogrono jeszcze 6 dni, ale ono będzie rosło dalej. O, tu jedno w ogóle... Aha, nie podlałem chyba.
Trudno się mówi. Dobra. Czyli tak, na razie zróbmy sorting tego, co mogę. Ale widzę, że za bardzo nie mogę. Dobra, wrzućmy to, wrzućmy konewkę. No, to możemy sobie trzymać, tylko tak. Tu mamy rzeczy z foradża, więc ja sobie wrzucę te grzybki, niech one sobie będą. Orzecha też może na razie zostawmy. Została mi jedna gałąź drewna. Wow. Dobra, wrzućmy tutaj resztę, więc tutaj tak na dobrą sprawę no nic więcej nie wrzucimy. Dobra, na razie standardowo będę wrzucać tak jak leci. Mi się trudno. Dobra, no tą piklowaną musimy zaczekać. Ja w sumie zapomniałem zupełnie, że będzie nam potrzebne to piklowane. Dobra, wędkę zostawię. To możemy w sumie sprzedać. Chociaż jeżeli dobrze pamiętam, jeden chyba będzie nam potrzebny. Bo będzie potem special bundle. Więc ja może to tu zostawię, niech sobie to jedno zostanie. Dobra, i jeszcze te drzewa cholerne, nieszczęsne, musimy ogarnąć. Dobra, to tego może pierścionka zostawmy tutaj. Karpia sprzedajmy i to jest na razie wsio, mamy wszystko. Gdzie były nasiona drzew? Tu są nasiona drzew, dobra. To słuchajcie, ja je myślę, że zasadzę, będę je sadzić tutaj co dwa. Niech one sobie po prostu rosną tak jak chcą. Może nawet też nie będę robić jakoś tak wybitnie równo. Myślę, to może tak zasadźmy, które wyrośnie, to wyrośnie. Mamy i tak bardzo dużo tych nasion. Ja wiem, że to jest absolutnie całkowicie bez sensu, ale i tak mamy tego naprawdę dużo, więc jak wyrosną, tak wyrosną. W razie czego i tak będą rosły, jeżeli zetniemy jedno drzewo, więc w sumie to nie ma absolutnie znaczenia, jak tutaj zasadzimy, więc na razie po prostu poróbmy to tak dobrze. Czyli wszędzie, a co wyrośnie, to wyrośnie. 610. Muszę, wiecie co, jeszcze zobaczyć szybko na Wikipedii, jak to jest w przypadku kopalni i gdzie ewentualnie będą, możemy spotkać poziomy z potworami. To będzie nam już w ogóle łatwiej tutaj ogarnąć tego slajma, myślę. Stardew Valley Monster Level Mines. Nie wiem, czy tak to znajdę. Invested Flowers Level. Ale wiecie co, ja tutaj chyba nie widzę za bardzo, które poziomy mogą być, przynajmniej na tej wiki. A sprawdźmy na tej, co zawsze korzystam. Czekajcie, bo to się nazywa Infested Floors, tak? Wiecie co? Nie wiem, jak to sprawdzić. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek wpływ, ale pójdziemy na poziomy koło 50. Nie pamiętam, jak to tam dokładnie było. Bo tutaj widzę, że jest jakoś pokazane. A zresztą nie ma zielonego pojęcia. Będę musiał wiedzieć, co chyba dokładnie się w to zagłębić, bo powiem szczerze, że nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. A nie chcę tutaj gdzieś przekłamać, więc idźmy na 50 plus, tak? Poziomy. Przy okazji naczepiemy sobie tutaj może troszeczkę tego. Nie dość, że z węglakami się pobawimy, to jeszcze ogarniemy sobie może trochę właśnie węgla i żelaza. Dobra, ale tutaj widzę, że i tak nie będziemy mieli zejścia, więc kopmy każdy kamyczek. W każdym razie, dzisiaj zrobiliśmy w sumie wszystko to, co chcieliśmy zrobić, więc ja jestem jak najbardziej na plus. O, proszę. Jest i żelazo, którego nam brakuje w bardzo dużych ilościach, więc myślę, że jak tylko, słuchajcie, wyłowimy już legendę, bo to będzie ta rzecz, która mi zostanie, plus jeszcze sprawdzę dokładnie, które ryby mogę ewentualnie wyłowić, które brakują mi do kolekcji jesienią, to byśmy to sobie też ogarnęli. Jakiś slajmik? Prizmatyczny? Please? Nie, naprawdę, tu nic nie ma. Oszustwo.
absolutne oszustwo. Tutaj jest też zwykły slime. A, widzę, że nie bardzo, nie bardzo. Mamy 3 dni, żeby to zrobić, to zadanko, więc miejmy nadzieję, że się uda. Dobra, jest zejście, od razu schodzę. Netoperek. Do widzenia. I tutaj są chyba, no tutaj są jeszcze 2 węgla, i tutaj sobie oczywiście dziabniemy. Wiecie, plus jest taki, że dzisiaj sporo hajsu zarobimy. Zważywszy tutaj na sadzonki. No jeszcze nam trochę zostało, więc domyślam się, że biorąc pod uwagę, ile zużyliśmy też materiałów tego, to myślę, że jeszcze raz będziemy mogli zarobić około 11 tysięcy. Więc będzie git. Plus oprócz tego jeszcze rzeczy tutaj będziemy sprzedawać i ogarniać, więc raczej nie powinniśmy mieć tutaj jakichś wybitnych problemów, jeżeli chodzi o kasiorę. Możesz zemrzeć, duchu? Boż ty kurde, jeszcze żyjesz? Do widzenia, dobra. Przy okazji mamy, widzę, diamencik. Tu mamy jakieś żelaza. Sympatycznie. Dobra, nie będziemy na razie schodzić, wiemy, gdzie jest zejście, ale jak już tutaj jestem, to skorzystam z okazji, pozbieram właśnie żelazo. Coś tu jest. Tu mamy jeszcze jakiś minerał, więc go sobie zbierzmy. Akwamaryn. W sumie mogę sobie tu podziabać trochę kamyczki po drodze. Wiecie, plus jest taki, że wszystko zniszczymy i tak na raz, już teraz. Oczywiście pomijając tutaj poziomy te na górze. Nie widzę, że za bardzo nie miałem szansy na to, żeby mi się pojawiły te slimy kolorowe. No i chyba będziemy musieli na te niższe poziomy zejść, będzie nam prościej. O, Dwarf Scroll dostaliśmy. I proszę, Emerald. Widzę, że mamy dzisiaj duże szczęście do klejnotów. Tam gdzieś wcześniej jeszcze rubin widziałem. Dobra, tu nic nie ma. Jest zejście, nie będę brać tam tego rubinu. Muszę też czasu pilnować. Słuchajcie, żebyśmy nie byli znowu stratni, jeżeli chodzi o pieniądze, bo teraz to już wszystko na wagę złota. O! Okej. Ale sprawdzę dokładnie, czy tutaj gdzieś nie ma jakiegoś slajma, ale widzę, że nie ma, ale są węglaki. Możemy je sobie zabić. Widzę, że jest 12:10, więc będziemy musieli się powolutku małymi kruczkami wracać do domu, ale mamy 35 żelaza. Bardzo mnie to cieszy. Dobra. Cyk. O nie, to jest poziom z tym. Z labiryntem. No, tylko że wiecie, co tutaj mogą być te slimy, chociaż. Dobra, wychodzimy stąd. I tak nie musimy schodzić dalej niżej. Dobra, nic nie było, jest 12:50. Jeszcze jedna możliwość, która jest, to jest po prostu skakać po wszystkich piętrach, które nie mają piąteczek i tak dalej. I sprawdzać po prostu, czy gdzieś w którymś nie ma, czyli to jest na przykład 15, nie ma, 25, nie widzę, 35, 45, ale widzę, że za bardzo nie ma slajmów, 55, 65, 75, 85 poziom, 95, 105, 115. Czy nie możemy w sumie tak w miarę szybko, wiecie co, przeskipować tutaj i zobaczyć, bo może, słuchajcie, będzie ten slime. 25, 35, 45, 55. No ale dobra, zerowy. Wracamy, bo nie zdążymy. Mamy pół godzinki, niecałe już pewnie, ale zdążymy raczej na 100% dojść do domu. No, więc moi drodzy, dzisiaj powiem tak. To, co mieliśmy zrobić, zrobiliśmy. Jestem z tego bardzo powodu, jestem zadowolony. W następnym odcinku, mówię, ruszymy chyba raczej od razu do kopalni, chociaż pierw musimy się przejść po otoczeniu i zobaczyć, czy gdzieś ewentualnie nie będziemy mieli
rzeczy z foradża, bo to też musimy zrobić, a i tak nie mam chyba wszystkich rzeczy z foradża oddanych. No i co, i będziemy chyba próbować wyłowić legendę, jak ogarniemy sobie właśnie kwestię związaną tutaj z... ile zrobiliśmy? 15 tysięcy, bardzo ładnie. Także będziemy musieli tutaj ogarnąć właśnie legendę, ale najpierw skupimy się na jellyfishu, na prismatic slime'ie. No ponieważ to jest zadanie, na które mamy jeszcze 2 dni, więc mam nadzieję, że się uda. Także ja wam za dzisiaj dziękuję, słyszymy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, cześć, papa. No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych 2 odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar, i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, papa. Pa.